się pojechało, oj, tak pojechałoby się. Ale myślę, że niedługo będzie taka okazja. Mamy taką nadzieję. Aleksandra, Agnieszka, Jola, Kasia, Emilia. Dzień dobry wszystkim. I znowu Kalisz, proszę bardzo. I Podkarpacie też. I Mirosława, Mirka się pojawiła. I Małgosia. Cześć Małgosiu. Małgosia, o to chyba się domyślam, która Małgosia. I Płock się pojawił. I właściwie to tak naprawdę to wszyscy umiecie czytać i nie muszę anonsować, bo też potraficie czytać to, co jest na czacie. No ale coś muszę mówić, prawda? Chociaż o, wybiła u mnie godzina 19 i tak sobie myślę, że nie będziemy zwlekać, tylko punktualnie rozpoczniemy to, co mamy rozpocząć. Ja jestem tą osobą, która będzie miała taki krótki wstęp. W związku z czym, już teraz oficjalnie witam wszystkie osoby, które są już z nami bardzo serdecznie. Dzisiejszy webinar przeznaczony jest dla szerokiego grona, ponieważ dla wszystkich nauczycieli ze szkół, które są z nami w programach szkoły uczącej się. A tych programów jest wiele, bo to jest całościowy rozwój szkoły na poziomie podstawowym, to jest całościowy rozwój szkoły na poziomie zaawansowanym, to jest klub SUS, to jest OK Zeszyt, to są nauczyciele, którzy uczestniczą w kursach Nauczycielskiej Akademii Internetowej. Do wszystkich tych osób skierowaliśmy nasze zaproszenie i właśnie na to zaproszenie odpowiedzieliście. Zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy różne doświadczenie, że mamy różne jakby z różnych różny poziom zaawansowania, powiedziałabym. Natomiast ja za chwileczkę przybliżę, o czym tak naprawdę będzie ten webinar i czym będziemy się chcieli zająć. Tematów, którymi moglibyśmy, czy chcielibyśmy się zająć, jest naprawdę bardzo dużo, bo dużo jest takich ważnych, o których chcielibyśmy na pewno rozmawiać. Ale webinar trwa tylko 1,5 godziny, w związku z czym na pewno trzeba po prostu dokonać pewnego wyboru i my taki wybór dokonaliśmy. Takiego wyboru dokonaliśmy. Ocenianie kształtujące, aż za szybko sobie sama przeleciałam, proszę Państwa, ocenianie kształtujące w edukacji zdalnej. Tak naprawdę wszystkie te osoby, które są niezależnie od programu, spotkały się z ocenianiem kształtującym. I tak naprawdę ocenianie kształtujące i jego filozofia jest takim motywem przewodnim, jest takim leitmotywem, który właśnie w szkole uczącej się jest dla nas najważniejszy. Dlatego cały ten nasz webinar zbudowaliśmy wokół oceniania kształtującego, ale też oczywiście nie o wszystkim da się powiedzieć, bo samo ocenianie kształtujące też jest niezwykle jakby rozległym tematem. Dlaczego się spotykamy i ja tutaj tak napisałam, dlaczego mamy odwagę zajmować Wam dzisiaj czas, Wasz wolny czas? Po pierwsze, dlatego, że wszyscy jesteśmy w nowej dla siebie sytuacji. I oczywiście nie będę mówiła i streszczała i opisywała, jakiego rodzaju to jest sytuacja, bo doskonale wiemy, ale na pewno w nowej sytuacji są uczniowie, ale tak samo my, nauczyciele, nigdy nie doświadczyliśmy czegoś takiego, edukacji zdalnej na taką skalę, w związku z czym dla nas to też jest zupełnie nowa sytuacja. W nowej sytuacji dla siebie są również rodzice, zresztą wy czasem tego doświadczacie, aczkolwiek jako nauczyciele i rodzice to pewnie nie do końca wczuwacie się w tę rolę rodzica, który nie potrafi uczyć i nigdy nie uczył swojego dziecka, a teraz no, musi zdecydowanie więcej uczestniczyć w tym procesie. Tak więc dlatego uznaliśmy, że to jest też nowa sytuacja dla nas, jako dla Centrum Edukacji Obywatelskiej i na pewno nowa dla naszego programu. My zazwyczaj spotykaliśmy się zawsze, praktycznie spotykaliśmy się bezpośrednio, twarzą w twarz, no właśnie, chociażby w Wildze, a teraz uznaliśmy, że
My cały czas mówimy w naszym ocenianiu kształtującym i w naszych programach o tym, że relacje i więzi są najważniejsze. Zresztą dosyć szybko zorganizowaliśmy takie wsparcie dla nauczycieli, zdalne wsparcie online, i tam też właściwie to, od czego zaczęliśmy, to od mówienia o tym, że te relacje i więzi są najważniejsze. I w pewnym momencie złapaliśmy się na tym, że przecież między nami w naszych programach też najważniejsze są relacje i więzi, i doszliśmy do wniosku, że tu zbyt długo czekamy na to, żeby no, z wami się też spotkać. Dlatego to dzisiejsze spotkanie i tak naprawdę oczywiście będziemy też mówić, nie będziemy mówić tylko i wyłącznie o relacji, bo tego zewsząd po prostu nas atakuje ten temat, więc nie będziemy się chcieli jakoś straszliwie powtarzać, ale na pewno również o tym, na czym koncentruje się istota naszych programów, a ona koncentruje się na uczeniu się. To uczenie się nie zanikło, tak? Ono jest też w tej nowej sytuacji, tylko pewnie w takiej nowej formie, i dlatego będziemy o tym właśnie chcieli mówić. Kto będzie mówić? Osoby, które się z wami spotkają dzisiaj, nasi prelegenci, to przede wszystkim są nauczyciele praktycy, nauczycielka i nauczyciel praktycy. To są osoby, które są w takiej samej sytuacji jak wy, choć nie takiej samej, bo wiadomo, że każdy w swojej szkole ma inną specyfikę, inny kontekst, w związku z czym nie zawsze da się to porównać jeden do jednego, ale na pewno w podobnej sytuacji. Są to osoby, które być może nie znają odpowiedzi na wszystkie pytania, bo same doświadczają, uczą się tych nowych rzeczy, to dla nich też jest nowa sytuacja, ale na pewno chętnie słuchają, wsłuchują się w potrzeby innych i mają jakieś tam propozycje. Są to również osoby, które mają sporo własnych pomysłów, czasem ryzykownych, ale odważne, nie mają obaw, żeby testować te nowe pomysły, żeby doświadczać czegoś nowego. Czyli osoby, które nie boją się wyzwań. A mianowicie naszymi prelegentami, prelegentką będzie Justyna Franczak. I tutaj krótka informacja o Justynie. I prelegent, czyli Michał Szczepanik. Też wielu osób zapewne znane postaci. Głos zabiorą również ja, bo już zabieram i już na szczęście więcej nazywa was, poza tym wstępem nie będę męczyć. A na zakończenie będziemy gościć również Danusię Sternę i również parę słów na temat Danusi. Jeżeli ktoś jeszcze Danusi nie zna, wydaje mi się to niemożliwe, ale pewnie nie ma rzeczy niemożliwych. Danusia się śmieje z tego, jak widać na zdjęciu przynajmniej. Jaki jest nasz cel? Ocenianie kształtujące to oczywiście nie możemy zacząć bez celu. Zainspirowanie was, czyli nauczycieli ze szkół SUS, szkół uczących się, do refleksji, w jaki sposób w tej edukacji zdalnej, którą teraz organizujecie każdego dnia, można bądź trzeba uwzględnić ocenianie kształtujące. To są nasze kryteria sukcesu. One nie są być może ortodoksyjnie sformułowane, bo zastanawiałam się, no jak tutaj stworzyć takie kryteria sukcesu, które wiadomo będą efektem, będą odpowiedzią na pytanie, po czym poznamy, i w końcu zdecydowałam się na takie sformułowanie, że po prostu wy, czyli osoby uczestniczące, usłyszycie. I proszę zobaczyć, jakie to są kryteria sukcesu. Co stanowi milowe filozofii oceniania? O, jest Justynka z nami. Cześć, Justyno. Cześć. Co z oceniania kształtującego w naturalny sposób wpisuje się w uczenie zdalne? I przede wszystkim, jak adaptować pracę z celami, kryteriami do zdalnego uczenia się? Trochę o informacji zwrotnej. No i też o tym, co z oceniania kształtującego dla nas w tej nowej sytuacji stanowi wyzwanie.
O czym będziemy mówić? To są te kwestie, przepraszam bardzo, o czym nie będziemy mówić na pewno. O tym, jak testować, sprawdzać, wystawiać stopnie. Nie będziemy o tym mówić, bo to nie nasza specjalność, to nie nasze całe myślenie, to nie nasze programy szkoły uczącej się. Nie będziemy mówić o wielu nonsensach, niedociągnięciach, trudnościach obecnej sytuacji, bo szkoda naszego czasu na to, żeby narzekać. Nie będziemy niestety mówić o tym, jak niwelować nierówności wśród dzieci, które w tej chwili nawet w dużym stopniu się nasiliły, bo tak naprawdę nie do końca wiemy, czy mamy pomysł, jak sobie radzić z niwelowaniem takich nierówności. I wreszcie nie będziemy mówić o wielu ważnych sprawach, a to dlatego, że po prostu, tak jak powiedziałam na początku, trzeba było dokonać jakiegoś wyboru. A mówić będziemy, a tak ogólnie w tej chwili to pokazuje, jakieś rozwiązania, których poszukujemy i jakieś próby radzenia sobie w tej trudnej sytuacji, różne doświadczenia, czasem lepsze, czasem gorsze, kwestie, z którymi jest łatwiej, z którymi jest trudniej, wyzwania i przede wszystkim bardzo dążymy do tego, żeby to było praktyczne. I ja już tyle na ten temat, oddaję głos. Aha, nie, jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, ponieważ pojawiło się takie hasło kamienie milowe oceniania kształtującego. Bardzo ważne jest, żebyśmy przypomnieli sobie o tym, że ocenianie kształtujące to nie są tylko różnego rodzaju techniki, metody, to nie są różnego rodzaju narzędzia, które stosujemy w codziennym nauczaniu, tylko że ocenianie kształtujące to jest cała duża filozofia. I tak naprawdę najważniejsze jakby podwaliny tego oceniania kształtującego są pewne takie wytyczne, takie kamienie milowe nazwaliśmy to, oceniania kształtującego. I pierwsza kwestia to to, że w uczeniu się bardzo ważne są pewnego rodzaju wartości. Może nie wszystkie wartości są tutaj wymienione, ale na pewno te najważniejsze, czyli wspomniane już relacje, atmosfera, która ma sprzyjać uczeniu się, bardzo istotna podmiotowość uczniów, to, że stosujemy takie indywidualizacje, indywidualne podejście do każdego z naszych uczniów i wzajemny szacunek. Nasi uczniowie są dla nas partnerami i pamiętamy o szacunku do nich, no i oni dla nas, mam nadzieję. Kamieniami milowymi oceniania kształtującego też są pewne filary uczenia się. A te filary to dbanie o to, żeby to, co robimy, było angażujące dla uczniów, dbanie o to, żeby to, czego uczymy i jak uczymy, było dla uczniów użyteczne, miało znaczenie, żeby nasi uczniowie widzieli satysfakcję ze swojego postępu, ze swoich postępów i żeby wierzyli w to, że potrafią się uczyć, czyli ta wiara w siebie. I to są właśnie te fundamenty, które są podwaliną oceniania kształtującego. I teraz to już naprawdę oddaję głos Justynie. Ja dziękuję bardzo. Dzień dobry, myślę, że mnie słychać, widzę, że mnie widać nawet za długo niż powinno być, ale bałam się, że się nie włączę płynnie. Witam wszystkie osoby bardziej znajome, mniej znajome. Cieszymy się bardzo, że jesteście Państwo z nami i chcecie poświęcić ten dzisiejszy wieczór na posłuchanie nas i mam nadzieję na żywą dyskusję na czacie. A potem też na dyskusję w innych wydarzeniach, gdzie będziecie Państwo w grupach być może brać udział w tych wydarzeniach online czy spotkaniach na Zoomach, które Centrum Edukacji dla Państwa organizuje. My sobie z Michałem tak podzieliliśmy tą naszą prezentację na takie bloki, gdzie chcemy powiedzieć, co jak gdyby tak podskórnie z tego oceniania kształtującego, kiedy zaczęliśmy zdalną edukację, co tak podskórnie, naturalnie po prostu wyszło, ponieważ jest w nas myślenie okejowe. Ja w tej chwili nie pracuję w szkole, która jest, tak jak Państwa szkoły, szkołą okejową, szkołą, która systemowo wdraża okej. Po zmianie, po reformie znalazłam się w innej szkole, ale okazuje się, że to myślenie jest bliskie wielu nauczycielom i nawet w praktyce naszej szkoły udało mi się znaleźć wiele takich rzeczy, które właśnie podskórnie
zupełnie naturalnie wyszły nam i są bardzo zbieżne z ocenianiem kształtującym i z filozofią. Także myślę, że część z tych rzeczy będzie też dla Państwa taka po prostu oczywista, więc nie chciałabym, żeby ktoś poczuł się tutaj, że mówię o takich rzeczach bardzo banalnych, ale czasem zdarza się tak, że z tych banalnych rzeczy tworzy się większa całość. To, co naturalnie wyszło nam, że jest dla nas istotne i to się po prostu dzieje, to były cele i kryteria, to były elementy zadań edukacyjnych, to były takie angażujące uczniów aktywności, czasem nie jakieś wielkie zadania, ale takie aktywności, które po prostu zaangażują ich w ich własnych domach, elementy informacji zwrotnej, miejsce i jak gdyby takie natężenie oceny kształtującej, rozdzielenie tej oceny kształtującej i sumującej i współpraca z rodzicami. Do części tych elementów odniosę się po kolei, natomiast chcę zwrócić Państwu uwagę, że jeśli chodzi o współpracę z rodzicami, to nie będzie na to przeznaczonego jak gdyby osobnego slajdu, bo ona nam będzie gdzieś wychodziła właściwie we wszystkich tych elementach okejowych, ona gdzieś ta współpraca nam się pojawiła. Od czego się zaczęło tak naturalnie rzecz biorąc z tym okejem u nas w szkole? No po pierwsze, kiedy zostaliśmy zaskoczeni sytuacją zdalnej nauki, no to my zadałyśmy sobie z dyrekcją pytanie o to, co my właściwie chcemy osiągnąć, jaki mamy cel tej zdalnej edukacji. Na początku nie było żadnych rozporządzeń, potem były rozporządzenia na tyle ogólne, że dają, uważam, nam bardzo dużą wolność w tym, jak tą zdalną edukację w szkole poprowadzimy. I zaczęłyśmy się zastanawiać, tak jak zastanawiamy się w OK-u i tak jak zastanawialiśmy się nad webinarem i nad każdym szkoleniem dla Państwa, co chcemy osiągnąć, czyli nic innego jak cel. A po czym poznamy, że to osiągamy? No, czyli nic innego jak jakieś wyznaczniki, jakieś kryteria sukcesu, coś do czego chcemy finalnie w tej naszej podróży i przygodzie zdalnej edukacji dążyć. I wyszły nam dwa takie, tutaj nie będzie wszystkiego, tu są tylko przykłady, ale wyszły nam dwa takie duże obszary, dwa takie duże bloki. Blok pierwszy to są relacje, czyli te cele i kryteria sukcesu dopasowywaliśmy do bloku relacji. I potem do tego zastanawialiśmy się, ok, jak już mamy cele i kryteria do tego, to w jaki sposób będziemy realizowali ten element związany z relacjami. Tutaj bardzo ważną dla nas rzeczą była komunikacja, najważniejszą, ale także organizacja tej pracy, co wydaje się takie bardzo techniczne, ale okazało się, że nie umiemy tego robić i też było bardzo ważne. Drugim takim ja jestem tutaj moderatorem, staram się przywrócić głos pani Justynie, więc prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości. To są problemy techniczne w zdalnej pracy, w zdalnych szkoleniach. Myślę, że pani Justyna wyjdzie jeszcze raz i wszystko będzie dobrze. Prawdopodobnie coś się u niej z internetem zawiesiło, także chwileczkę cierpliwości, na pewno zaraz wrócimy do państwa.
Tak, czekamy na powrót Pani Justyny, także jeszcze chwilkę, dobrze? Jeszcze czekamy. Jak będzie już, pojawi się i będzie słuchać, to na pewno damy znać, żeby spytać, czy u Państwa jest wszystko w porządku. Że pozwolę się włączyć w międzyczasie, zanim wróci do nas Justyna. Mówi Michał Szczepanik, będę później mówił o tym, jak ja realizuję zarówno pracę z celami, jak i kryteriami sukcesu, ale nie tylko. Również o innych elementach ocenienia kształtującego przed zdalną nauką oraz co się zmieniło w trakcie zdalnej nauki, będę mówił. Widzę, że Danusia próbuje nam rozgrzać czat do czerwoności i się rozwija tutaj dosyć ciekawa dyskusja na temat tego, czy stosują Państwo cele i kryteria. I z tego, co udało mi się wyczytać, to okazuje się, że tak, że jest to taka praktyka dosyć powszechna, co jest fajne. Justyna napisała, że nic nie słychać, więc nie wiem, czy mnie teraz nie słychać? A, słychać mnie. Okej, okay, dobra. To jeżeli u kogoś nie słychać mnie, jak teraz mówię, a tutaj widzę, że uczestnicy i uczestniczki piszą, że jednak słychać, to można sobie jeszcze raz wejść poprzez link do webinara i to okienko zamknąć. Czasami się zdarza jakiś problem. Paulina tutaj bardzo ważną kwestię poruszyła, czyli cele i informację zwrotną dla osób ze spektrum autyzmu. To rzeczywiście jest problem. Ja powiem o takiej jednej rzeczy, którą dzisiaj dopiero tak naprawdę sobie głębiej uświadomiłem. Mam uczennicę, która ma Aspergera i do niej tak naprawdę nie przygotowywałem lekcji zgodnie z tym, co ta uczennica mogłaby zrobić. Więc tutaj również przy takich uczniach i uczennicach trzeba by się pochylić. Danusia mnie pyta, czy ja mogę zacząć swoją część i oczywiście mogę, więc w międzyczasie, zanim Justyna do nas wróci, to zacznę tą swoją część. Później Justynie oddam głos. To jeszcze raz się przedstawię. Nazywam się Michał Szczepanik. Uczę w trzech szkołach w okolicach Częstochowy. Główną moją szkołą jest szkoła podstawowa w Poczesnej. I powiem na początek o swojej praktyce szkolnej związanej z ocenianiem kształtującym. To jest określone jako ocenianie kształtujące naturalnie, czyli takie, które było realizowane do tej pory. Ja tutaj będę skupiał się na kilku elementach, celach, kryteriach sukcesu, co już było przed chwilą na czacie, informacji zwrotnej, miejscem oceny kształtującej, sumującej, samoocenie, ocenie koleżeńskiej, pytaniach angażujących uczniów oraz współpracy z rodzicami i okej, zeszycie, bo również wiem, że mam tutaj grupę osób, które są właśnie z tego kursu.
Jeżeli chodzi o cele i kryteria sukcesu, to u mnie one pojawiają się na każdej lekcji. Pojawiały się, bo będę teraz mówił o tym, co było do tej pory poza edukacją zdalną, czyli pojawiały się do tej pory. Uczniowie, uczennice albo dostawali je do wklejenia, albo przepisywali je sobie do zeszytu. To były tak naprawdę cele sformułowane przeze mnie. Mało kiedy decydowałem się na to, żeby to uczniowie i uczennice byli autorami, autorkami celu do lekcji. Bardziej zależało mi na tym, żeby ten kierunek pracy im pokazać samodzielnie. Do większości lekcji przygotowuję sam kryteria sukcesu, ale też zdarza się bardzo często tak, że daję taką przestrzeń do tego, żeby moi uczniowie i uczennice również sobie określili, jakie kryteria chcieliby zrealizować na tej lekcji. Ja zawsze przeznaczam fragment lekcji na to, żeby oni zastanowili się, co z tego, co już zostało podane, jeszcze chcieliby oprócz tego sobie zapisać do zeszytu, żeby było poruszone na lekcji. Jeżeli chodzi o kryteria, to czasem zdarza mi się iść krok dalej. Polega on na tym, że nie podaję kryteriów do lekcji, tylko podaję sam cel. I proszę moich uczniów i uczennice o to, żeby oni zastanowili się w trakcie, jak będziemy tą lekcję realizować, jakie tak naprawdę kryteria, czyli te dowody świadczące o tym, że oni się uczą, na tej lekcji były widoczne. Oni sobie zapisują w swoich zeszytach, potem przeznaczam na koniec lekcji około kilku minut na to, żeby wspólnie porozmawiali, czy wszystkie te kryteria mają identyczne i później o tym rozmawiamy. To jest bardzo fajna metoda, kiedy oni już wiedzą, czym jest cel, czym są kryteria sukcesu, po to, żeby sobie uświadomić, że czasem to, co my planujemy, nie jest do końca zbieżne z tym, co tak naprawdę myśli uczeń. Zdarzyło się mi tak to nieraz, że tych kryteriów uczniowskich było znacznie więcej niż tych, których ja przygotowałem do lekcji i byłem czasami zaskakiwany takimi kryteriami, na które ja bym sam nie wpadł. Czyli tutaj takie partnerstwo w uczeniu wychodzi w przypadku dania przestrzeni naszym uczniom i uczennicom do tego, żeby mogli być również autorami i autorkami celów i kryteriów sukcesu. Kolejny slajd jest pewnie wszystkim doskonale znany, to jest definicja oceniania kształtującego. Ja ją tutaj przytaczam po to, żeby pokazać Państwu, że tak naprawdę sednem oceniania kształtującego jest informacja zwrotna. I od razu przejdę do kolejnego slajdu, gdzie jest przedstawiona informacja, czym ona tak naprawdę jest. Jest ona pewnego rodzaju komentarzem do pracy ucznia, który pomaga temu uczniowi, uczennicy się uczyć, pokazuje mocne strony, wskazuje na pewnego rodzaju mankamenty, jest wskazówką pozwalającą na poprawienie tego, co zostało źle zrobione, niedokładnie zrobione, ale również jest momentem na to, żeby dalej kształtować ucznia, uczennicę, stawiać mu pewnego rodzaju wyzwanie. I to jest ten czwarty element informacji zwrotnej. To, co jest ważne w przypadku stosowania informacji zwrotnej, to są różnego rodzaju formy. I do tej pory w takim tradycyjnym uczeniu szkolnym ja stosowałem wiele różnych form informacji zwrotnej, żeby nie skupiać się tylko na tej tradycyjnej czteroelementowej. To był komentarz do pracy ucznia, czyli zwykły, napisany w zeszycie, takie będę pokazywał, to był również komentarz w formie takiej wklejki. To była forma tabeli zawierająca kryteria i miejsce do wpisania wskazówek. Już tak sobie uświadomię teraz, że właśnie nie wiem, czy ja to mam na slajdzie, ale pewnie Państwo, jeżeli korzystali z naszych szkoleń, to tam na pewno formę tabeli jako informację zwrotną myśmy pokazywali. To jest elektroniczna forma przekazywania informacji zwrotnej. Ja ją słabo wykorzystywałem przed nauczaniem zdalnym, dlatego że nie było takiej potrzeby, żeby zdalnie pracować z jakimiś formami pracy. To jest technika dwie gwiazdy, jedno życzenie. Dla tych, którzy nie do końca wiedzą, na czym ona polega, to są dwie rzeczy, które dobre widzę w twojej pracy. Jedną rzecz, którą proponuję, abyś zrobiła. To jest ustna informacja zwrotna, ta najczęściej występowała na moich lekcjach.
praktycznie na każdej lekcji każdy uczeń mógł taką ustną informację ode mnie otrzymać. To jest ocena koleżeńska, ponieważ ocena koleżeńska jest również formą informacji zwrotnej, podobnie jak sama ocena. I jeżeli chodzi o informację zwrotną właśnie w postaci oceny koleżeńskiej, czy też samooceny, to one tak naprawdę są w stanie wyręczyć informację zwrotną nauczycielską, bo uczeń uczniowi może taką informację przekazać, uczeń może również sam dokonać samooceny, na ile udało mu się tą lekcję zrealizować. Kolejny slajd przedstawia informację zwrotną, którą ja tutaj zapisałem do pracy uczniowskiej. Ja nie chciałam skupić się na pracy uczniowskiej, tylko na tym, jak ta informacja ona wygląda. Jest to forma karteczki i na tej karteczce ja wpisałem, co zostało dobrze zrobione, o czym uczeń zapomniał. I w momencie, kiedy ta praca zostaje poprawiona, to ta żółta karteczka zostaje, natomiast ta część tutaj, że zapomniałeś narysować soczewkę, to zostaje odcięta. Bardzo często mi się właśnie tak zdarza, że uczniowie zostają tylko tą informację, która ich docenia, ponieważ to praca już jest poprawiona i nie ma się co obrażać na to, że coś tam zostało kiedyś źle zrobione, skoro teraz już jest wszystko w idealny sposób rozwiązane. Kolejna informacja zwrotna to jest tutaj do kartkówki. Stosowałem do tej pory kartkówki bez ocen, na informację zwrotną tylko. I w takiej kartkówce na informację zwrotną, tutaj z układu wydalniczego, to jest siódma klasa szkoły podstawowej obecnej, ja pisałem komputerowo informację zwrotną, dlatego że jak było widać na wcześniejszym slajdzie, moje pismo nie do końca jest wyraźne, a im więcej piszę, tym bardziej nieczytelnie piszę. Więc tutaj w tej informacji zwrotnej, która jest krótka, którą wydrukowałem, a później przykleiłem do pracy uczniowskiej, na początek doceniam, bo to jest najważniejsze, żeby jak najbardziej docenić ucznia za wykonanie pracy. Później wskazuję na to, co zostało dobrze, częściowo tylko zrobione. Tutaj częściowo dobrze odpowiedziałeś na pytanie trzecie. Nie daję odpowiedzi na wszystkie pytania, te, które zostały nie rozwiązane dokładnie, bo jest przypomnij sobie nazwy substancji, czyli to już jest coś, co rzeczywiście powoduje, że ten uczeń musi jeszcze do tej pracy sięgnąć. Podaję, z czego ma skorzystać i jeżeli chce, może zasięgnąć informacji z e-podręcznika, uzupełnioną pracę, wnioski. Chciałbym, żeby przekazał mi w ciągu tygodnia. I to powoduje, że tak naprawdę jest sens przekazywania informacji zwrotnej, dlatego że tworzy się dialog pomiędzy uczniem a nauczycielem. Większość prac do mnie jest zwracana, tych poprawionych, więc mam świadomość tego, że tak naprawdę informacja zwrotna tutaj działa. Mówię większość, bo no, jednak zdarzają się takie sytuacje, kiedy te prace nie są poprawiane i nie są do mnie zwracane. To, co jest ważne w informacji zwrotnej, to jest przede wszystkim to, żeby ta informacja zwrotna miała oparcie o kryteria, czyli to, co tak naprawdę chcemy od tego ucznia, uczennicy uzyskać. I tutaj w tym pytaniu pierwszym wyjaśnij pojęcie wydalania. To tak naprawdę jak słyszę takie pytanie albo zadaję je komuś, to ja mam w głowie odpowiedź. A tutaj chodzi o to, że podaję kryteria sukcesu do zadania, które mają ułatwić temu uczniowi, uczennicy, na to, żeby ta odpowiedź była tak precyzyjna, jak ja bym chciał tego oczekiwać. Więc kryteria sukcesu również do zadań edukacyjnych podawałem. Oczywiście nie do wszystkich, bo jeżeli to jest test ABCD, no to nie ma sensu podawać kryteriów sukcesu, bo przecież nie napiszę, że no, chciałbym, żebyś na 90% pytań dobrze odpowiedział czy odpowiedziała, to się trochę mija z celem. Natomiast zadaniami, które nie są jednoznaczne, to jak najbardziej kryteria sukcesu tutaj są bardzo pomocne.
Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, coś mi za bardzo przeskakują te slajdy. Przepraszam. Dobra, jestem już na miejscu. To jest miejsce na ocenę kształtującą i sumującą. I w moim uczeniu jest tak, że jak najmniej stopni wystawionych w postaci jedynek, dwójek, trójek, czwórek, piątek i szóstek, a jak najwięcej informacji zwrotnej. I tutaj przedstawiam taką rozpiskę na dział, który w klasie piątej realizowałem, gdzie pokazuję, że dużo jest informacji zwrotnej, czyli tego ocenienia kształtującego, oceny kształtującej, natomiast bardzo mało jest w tym systemie oceny sumującej, bo na koniec działu jest test, kiedy już wiem, że oni się nauczyli, i uczniowie, uczennice u mnie mogą wykonać test próbny. Czyli oni sobie sami przygotowują klasówkę z tego, co było omawiane przez cały dział. Tą klasówkę zgodnie z kryteriami, które ja im podaję, mi oddają. I część z tych pytań, które są naprawdę bardzo fajne, ja wykorzystuję do tworzenia klasówek w drugiej, w trzeciej szkole. To tak idzie trochę jak koło, że z jednej szkoły pytania są wykorzystywane z drugiej w trzeciej, a w trzeciej znowu w pierwszej. I to fajnie działa, bo oni mają również świadomość tego, że te pytania, które tworzą, one nie są wrzucane w próżnię, tylko one są wykorzystywane przeze mnie w jakimś tam stopniu. Kolejna rzecz to jest samoocena. I tutaj bardzo prosty przykład samooceny z banalnym zadaniem, wykreśl błędne zdania i tutaj uczeń sam, mając wzór, sobie określił, gdzie dobrze odpowiedział, gdzie popełnił błąd. To jest dotyczące samooceny w zadaniach, ale również jest tutaj początek tylko kryteriów sukcesu do lekcji, gdzie również w tym przypadku uczennica zaznaczyła kolorami, kolor zielony oznacza, że to kryterium zostało zrealizowane na lekcji. Tak naprawdę jej się udało i to jest również bardzo pomocne w ich uczeniu się. Kolejny slajd to jest ocena koleżeńska. Ja ją bardzo często, tę ocenę koleżeńską pokazuję na różnych szkoleniach, które prowadzę, dlatego że uważam, że to jest super przykład do tego, żeby pokazać, jak uczniowie mocno angażują się również emocjonalnie w tworzenie oceny koleżeńskiej. To jest zadanie, które wykonywali na lekcji na podstawie materiałów, które dla nich przygotowałem na temat szkodliwości palenia tytoniu. Pomyśleli o osobie, którą znają, którą cenią, lubią i ich zadaniem było przygotowanie dla tej osoby, zgodnie z kryteriami, które podałem, których tutaj niestety nie ma, napisanie kartki pocztowej zachęcającej do tego, żeby ta osoba nie paliła i tutaj trzeba było podać dwa argumenty takie medyczne, jeden argument pozamedyczny, dlaczego ta osoba powinna rzucić palenie. Taka przygotowana praca, ona trafiała do innego ucznia, uczennicy, po to, żeby ona przygotowali do tego informację zwrotną w formie oceny koleżeńskiej, dwie gwiazdy, jedno życzenie, czyli dwie rzeczy, które dobre tutaj są w twojej pracy. No i tutaj było to uwzględnione to, że właśnie przez palenie są żółte zęby. Natomiast to, czego brakowało, to na przykład określenie, jakie substancje znajdują się w papierosie. I to jest to życzenie, że ta uczennica chciałaby, żeby to było ujęte właśnie w tej pracy, jeżeli ona miałaby być poprawiona, bo oczywiście tej pracy uczeń, ta Amelka nie musi wcale poprawiać. Kolejny przykład to są pytania angażujące uczniów. Ja wykorzystywałem różnego rodzaju pytania, różnego rodzaju zadania, których zadaniem było angażowanie uczniów, uczennice do tego, żeby oni skupili się na uczeniu, żeby im było łatwiej się uczyć, ale również, żeby to uczenie było pogłębione. I takimi pytaniami, które pogłębiają uczenie uczniów, uczennic, ale również prowadzą nam lekcje, to są pytania kluczowe. I tutaj są dwa przykłady pytań kluczowych.
jedno u góry na biologię i drugie na dole na EDB, tych dwóch przedmiotów uczę. I to są pytania, które podaję na początku lekcji i potem one prowadzą mi lekcję w ten sposób, że uczniowie, uczennice szukają odpowiedzi na tak postawione pytanie kluczowe. Pytaniami kluczowymi nie pracowałem na każdej lekcji. Jakbym miał teraz ocenić, jak często pojawiały się pytania kluczowe, to bym powiedział, że pewnie raz na 4 lekcje. Jest trudno, tak naprawdę przygotować dobre pytanie kluczowe, które będzie ich angażowało, zaciekawiło, czy też może będzie jakąś formą taką humorystyczną. My mamy na stronie CEO bank pytań kluczowych i to są różne pytania, które mają właśnie tą funkcję zaciekawienia, rozbawienia, a czasami to są takie pytania, które niestety wywołują smutek. No, takie pytania kluczowe, jeżeli one angażują, to na pewno też są dobrymi pytaniami. Kolejny slajd to jest OK zeszyt. OK zeszyt, czyli to jest ta forma, którą ja pracuję z moimi uczniami, uczennicami. Ona polega na tym, że tak naprawdę oddaję całkowicie władzę nad swoim zeszytem uczniom i uczennicom. To oni, mając cele, kryteria, to oni, uczestnicząc w tej lekcji, przygotowują sobie taką notatkę, jaką by chcieli mieć w swoim zeszycie. I tu jest przykład z 7 klasy, notatki, którą wykonał uczeń, dotyczącą właśnie układu oddechowego. I powiem od razu, w 7 klasie, wtedy kiedy robili te notatki, każda notatka była inna. Nie było dwóch identycznych notatek. Kiedy pracowałem, jeszcze zanim spróbowałem OK zeszytu, to wszyscy tak naprawdę te notatki mieli identyczne. I one były moimi notatkami, no bo skoro ja im podałem notatkę, oni tylko to przepisali, to nie czuli się mocno z tą notatką związani. Teraz oni są mocno związani z notatką, mocno się z nią identyfikują i nawet czasami do tej, aż tak mocno, że trudno mi ten zeszyt jest pożyczyć, żeby pokazać komuś na jakimś szkoleniu, bo twierdzą, że może zginąć przypadkiem, więc lepiej nie. I mam nadzieję, że Justyna jest już z nami i że będzie mogła się za chwilę włączyć. Ostatni slajd od tak naprawdę OK-u, który do tej pory funkcjonował w mojej pracy, to jest OK zeszyt, ale bazujący na refleksji. Refleksja uczniowska, czyli to jest tak naprawdę taka wisienka na torcie lekcji uczniowskiej, polega to na tym, że uczniowie, uczennice dokonują podsumowania tej lekcji. Tutaj na tym przykładzie mamy tarczę strzelniczą i tutaj ta uczennica, bo to chyba jest uczennica, zeszyt, wstrzeliła się w piątkę, czy osiągnęła swój cel, który jest związany z tą lekcją. Napisała jedno zdanie. Natomiast obok jest refleksja z takiej techniki 3-2-1, trzy rzeczy, których się nauczyłem, dwie rzeczy, które są jeszcze dla mnie trudne i jedno pytanie, które chcę zadać po tej lekcji. Ja tylko powiem na temat tych pytań. Dla mnie zadawanie pytań uczniom o ich pytania to jest bardzo trudna rzecz, bo tutaj zostało zadane pytanie, jak powstał narząd wzroku, na które ja nie umiem odpowiedzieć. I to też może świadczyć o tym, że my dajemy uczniom, uczennicom taką przestrzeń do tego, żeby oni szukali odpowiedzi sami, no bo skoro my nie znamy odpowiedzi, a ich to ciekawi, to być może sobie tę odpowiedź w jakichś źródłach znajdą. I oddaję teraz głos Justynie. Uf, może się uda tym razem. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Ja już zacznę od tego miejsca, w którym wydaje mi się, że przerwaliśmy, czyli wracamy troszeczkę w innej logice. Pokażę jeszcze raz, jak dochodziliśmy do tych naszych celów szkolnych. Więc jeszcze raz mamy obszar relacji oraz obszar wyboru priorytetów
z podstawy programowej, bo w pewnym momencie narzuciło na nas rozporządzenie, kiedy odwieszono, że tak powiem, szkoły, tak, i mamy rozporządzenie o zdalnej edukacji, no to narzucono na nas realizację podstaw programowych, ale nie powiedziano tak naprawdę, co z tych podstaw mamy do końca realizować i biorąc pod uwagę sytuację, my uznałyśmy, że też postawimy sobie tutaj pewne cele, kryteria i zastanowimy się nad sposobami realizacji, dlatego że wyszłyśmy z założenia, że trzeba postawić na priorytety i wybierać zgodnie z możliwościami, które na dzień dzisiejszy my jako szkoła oraz uczniowie nasi w tej zdalnej edukacji mają. I najpierw skupię się i podam Państwu tylko przykłady, tak jak mówię, to są jedynie przykłady, nie jest to wszystko, celów oraz kryteriów, które postawiliśmy sobie jako szkoła w tym obszarze relacji. To, co było dla nas takie najważniejsze, to to, żeby uczniowie się poczuli zaopiekowani przez szkołę, bo to była sytuacja, która i nauczycieli zaskoczyła, ale też przede wszystkim zaskoczyła uczniów i ich rodziców, sytuacja z dnia na dzień. I chodziło o to, żeby ci uczniowie w tej nowej sytuacji poczuli się bezpiecznie, czyli nie czuli się rozliczani, nie czuli się, że nagle szybko muszą wchodzić w jakiś system, którego de facto nie mieliśmy. I druga rzecz, no to było zadbanie o rodziców, którzy też mają bardzo różną sytuację i chodziło nam o to, żeby oni z kolei mieli takie poczucie, że ich indywidualna sytuacja domowa, którą mają, a ta sytuacja jest bardzo, bardzo różna, zostaje w jakiś sposób przez nas uwzględniona. O tym jeszcze będę mówiła, o tych rodzicach, no bo oczywiście tutaj komunikacja i relacje z rodzicami, informacja zwrotna, dwukierunkowa, żeby ten cel w ogóle móc realizować, jest niezbędna. Ale to były takie rzeczy, które, tak jak mówiłam wcześniej, wyszły nam naturalnie. W ogóle żeśmy się nie zastanawiali, czy to jest jakiś ok, czy to nie jest ok. Po prostu trzeba postawić sobie jakieś cele. No i potem zastanawialiśmy się, no to dobra, jak już mamy to, że chcemy, żeby uczniowie byli zaopiekowani, to co by było tutaj naszym kryterium sukcesu? No i wyszło nam, że chodzi nam o to, że mimo tego, że mamy zdalną edukację, to jednak ten, żeby były jakieś relacje, to jest bardzo potrzebny kontakt bezpośredni z kimś, kto w tej relacji budował ją jako ta pierwsza osoba i był w tej relacji najważniejszy, był najbardziej bezpieczny, czyli wychowawca. W jaki sposób my o te relacje zadbaliśmy? Żeby z jednej strony nie robić sobie pętli na szyi, czyli nie robić jakichś struktur, do których ani rodzice nie są wszyscy w stanie im sprostać, ani nawet nauczyciele wrzuceni w te otchłań, to, o co tutaj chcieliśmy zadbać, to żeby chociaż w tym bezpośrednim kontakcie, taką rzeczą, która jednak zaistnieje u każdego wychowawcy i z każdym wychowankiem, był chociaż zwykły telefon. Oczywiście w pewnym momencie, kiedy ta edukacja zdalna trwa coraz dłużej, dłużej i dłużej, to nie narzucając spotkań online, okazało się jednak, że coraz więcej wychowawców i dzieci spragnionych tego kontaktu wzrokowego podejmuje również spotkania grupowe online. My się z tego cieszymy, nie chcemy, żeby tego było jakoś bardzo dużo, ale też nie narzuciłyśmy na początku takiego, wiecie, takiej konieczności, że wszyscy być muszą i do tej pory dbamy o to, że jeżeli ktoś nie może być, to musi być dla niego jakaś alternatywa. Skąd ten po prostu zwykły telefon? Oczywiście pomijam takie rzeczy jak dziennik, wulkan, wysyłanie mailami, to jest oczywiste. Druga rzecz, czyli drugie kryterium, które tu było ważne, to chodziło nam o to, żeby każdy uczeń, który potrzebuje wsparcia, jakiejś pomocy, od wychowawcy, pedagoga, psychologa, nauczyciela wspomagającego, czy takiego, który prowadzi rewalidację, taką pomoc otrzymał. Czyli dla nas było istotne, że pracują wszyscy, czyli nie mamy czegoś takiego, że na przykład, nie wiem, jakoś zmieniamy takie praktyki, słyszałam, że ktoś zmienia jakąś siatkę godzin, zastanawia się, co będą robić te osoby z rewalidacji. No po prostu te osoby z rewalidacji mają wspomagać, znaczy mają prowadzić rewalidację, a osoby wspomagające mają wspomagać tego ucznia w procesie jego uczenia się. Jak to wykombinowaliśmy? No zrobiliśmy po prostu w ten sposób, że najważniejsza była diagnoza i tutaj znowu wracam do tych rodziców, którzy też nam wyszli naturalnie, po prostu trzeba było ze wszystkimi się skontaktować i tu znowu była nieodzowna rola wychowawcy, ale także tych osób wspomagających, które po prostu wykonały telefony do rodziców, porozmawiały o sytuacji tego dziecka, zaproponowały swoje wsparcie i bardzo różny był odzew, ponieważ niektórzy
niektórzy rodzice potrzebowali tego wsparcia mniej i poprosili tylko o wsparcie mailowe albo wsparcie, które było na wyraźną ich prośbę, a inni rodzice mieli bardzo duży cały arsenał próśb, gdzie nauczyciele dostosowywali tutaj te swoje formy i sposoby wspierania. Także to, co dla nas było najistotniejsze, to też, żeby to było w jakiś sposób bezpośredni, żeby była diagnoza i żeby wychodzić właśnie naprzeciw tej indywidualnej sytuacji też domowej ucznia. Tutaj nam chodziło w tej sytuacji domowej, aby szkoła miała kontakt ze wszystkimi rodzinami oraz znała ich możliwości, znała tą sytuację, także sytuację w tej chwili podczas nauki zdalnej. Oraz żeby rodzinom, które wymagają tej pomocy z różnych względów, czasem organizacyjnych, czasem technicznych, ale czasem też, zobaczcie Państwo na to drugie kryterium związane z indywidualną sytuacją domową, aby tym rodzinom, którym potrzeba wsparcia jakiegoś psychologicznego albo innego wsparcia specjalistycznego, i to nie okazywało się od razu, że tak potrzeba, to się czasem okazuje w trakcie jakby trwania i nie do końca wiemy, czym jeszcze będziemy zaskoczeni. Naszym priorytetem, żeby były relacje i bezpieczeństwo, było to, żeby te rodziny to dostały. I tutaj znowu diagnoza i tak naprawdę mogliśmy, nie wiem, czy sprostaliśmy, ale jakby próbujemy temu sprostać w ten sposób, że budujemy na relacjach, które mieliśmy wcześniej. Czyli wykorzystujemy to, że psycholog i pedagog z pewnymi rodzinami relacje już miały i tutaj nie miały dziewczyny kłopotu, żeby zadzwonić się, dopytać, jak sytuacja wygląda, ale też w takich sytuacjach, które zdarzają się i przeżywam się też zdarzają, że się okazuje, że kontakt była, nagle się urywa, albo dzieci nie odsyłają jakichś rzeczy, które nauczyciel prosi, żeby odsyłać obowiązkowo. Jakby wychodzimy z założenia zawsze, choć mamy oczywiście takie gdzieś z tyłu głowy, że być może to jest jakieś lenistwo albo robienie sobie wakacji, to wychodzimy z takiego założenia, dbając o to bezpieczeństwo, że zawsze jest jakiś powód. I proszę mi wierzyć, że w większości przypadków to dzieje się tak, że ten powód rzeczywiście jest, że mamy nosa i okazuje się, że kiedy drążymy i czasem dzielimy włos na czworo, to jest bardzo istotne i wykrywamy właśnie przyczyny, dla których tak się dzieje, że coś nie działa w tej rodzinie i zdarzało nam się również mieć takie sytuacje, że czy coś nie działa znowu, bo dostaję tutaj jakieś... może działa, dobrze, spróbuję pójść dalej. Okej. Tutaj, jeśli chodzi o te relacje, postawiliśmy na rolę wychowawcy. I to jest oczywiste i to jest takie wiadome, ale chciałabym zwrócić Waszą uwagę na to, że czasem takie bardzo proste, rzeczy, bardzo takie podskórne, naturalne, ale stają się nieodzowne dla rodziców i bardzo dla nich ważne. I to, na co chciałam zwrócić uwagę, to to, że w pierwszym momencie, przy tych relacjach, przy tym podejściu takim, który mówi właśnie o szacunku, o tym, aby dbać o każdego ucznia, o zaangażowaniu, wychowawcy niektórzy napisali listy i to, co tutaj było dla mnie takiego istotnego, żeby zwrócić Waszą uwagę, to element wsparcia, o tym, że cały czas myślą o tych swoich wychowankach, to jest pokazanie, że jest się dla tych dzieci, że daje się im możliwość jakiejś pomocy, oraz takie budowanie atmosfery, ale także zobaczcie Państwo, że jeżeli umawiamy się na coś, to tak jak w OK-u, jasne zasady, jasne kryteria, które sobie stawiamy, nawet takie techniczne do tego naszego wspierania relacji na lekcjach online. Tutaj chciałam zwrócić uwagę na drugą rzecz, tu jest jakaś lekcja wychowawcza, nie chodzi mi o analizę tych lekcji, chodzi mi bardziej o to, jak wychowawca może stworzyć przestrzeń do tego, aby stworzyć atmosferę przyjazną uczeniu się, nawet takiemu domowemu, co jest ważne w OK-u,
Oraz jak ten wychowawca może zadbać o takie relacje, również grupowe i koleżeńskie pomiędzy tymi dziećmi. Zwróćcie Państwo uwagę, tutaj mieliśmy lekcję koleżeństwo i przyjaźń i to, co jest istotne w tej budowaniu atmosfery, to stworzenie takiego poczucia normalności, ręka do góry, kto z Was zna bajkę o Kubuszu Puchatku? Oj, gdybym Was teraz mogła zobaczyć, to pewnie wszystkie ręce byłyby w górze. Czyli czasem to są takie niewielkie elementy zwracania się do tych dzieci w sposób bardzo bezpośredni, taki, które one znają i budowanie tej atmosfery. Oraz to, co chcę pokazać dalej. Zrobiliście to czy tamto, a teraz zobaczcie. Zadzwońcie albo napiszcie do swojej koleżanki lub kolegi z ławki i powiedzcie mu, fajnie, że jesteś, brakuje mi cię, ponieważ jeśli ten wychowawca wie, że te dzieci siedzą parzyście, tak? Tak jak było w tym wypadku, czyli każdy ma jakąś koleżankę, kolegę z ławki, to jest bardzo duża szansa na to, że każdy z tych dzieci dostanie takie emocjonalne wsparcie. Do każdego będzie w takim łańcuszku zadzwonione, czyli to jest takie tworzenie przestrzeni do tego, aby dzieci miały ze sobą relacje i kontakt, nawet jeżeli nie mogą być na tej lekcji online'owej i widzieć się wszystkie, to chociaż dostaną telefon od swojej koleżanki czy kolegi. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, oprócz takiego budowania miłej atmosfery, ukłon w stronę rodziców. Rzecz niby bardzo mała, rzecz niby oczywista i nie wymagająca od nas wiele wysiłku, ale okazało się potem po feedbacku od rodziców, że bardzo ważna, że nawet jest takie podziękowanie i ukłon, dziękuję Państwu za stały kontakt, bo wiemy o tym, że teraz no bez pomocy tych rodziców, nie tylko w klasach młodszych, ale również w klasach starszych, mielibyśmy bardzo, bardzo trudno. Przechodząc do tego drugiego obszaru, czyli do podstawy programowej, to zależało nam na tym w naszych celach, aby była dostosowana do możliwości pracy uczniów w tej edukacji zdalnej oraz żeby zadania te obowiązkowe, zwłaszcza dla dzieci, uczyły w szczególności umiejętności priorytetowych. To hasło umiejętności priorytetowe to jest takie może nasze hasło, ale chodziło nam o to, żeby zastanowić się nad tym, jakie umiejętności priorytetowe, niezbędne, przechodzę do kryteriów, uczniowie muszą nabyć po to, aby pozwoliło im to kontynuować naukę po powrocie do szkoły. Czyli tak jak w ocenianiu kształtującym uczeń dokonuje wyborów, to tutaj my poprosiłyśmy nauczycieli o to, aby oni dokonali wyboru i wybierali, patrząc, weryfikując rozkłady i podstawy programowe, które te umiejętności tak naprawdę są konieczne. Ponieważ dziecko zdobywa je de facto same przy naszym wsparciu zdalnym, które wiemy nie jest tak doskonałe jak wsparcie w klasie. Robiłyśmy sobie też taki monitoring i to, co nam wyszło z, właśnie ze współpracy z rodzicami, która w naszym ocenianiu kształtującym też jest bardzo ważna, to było to, że rodzice powiedzieli, kiedy dzieci dostają z dnia na dzień zadania, kiedy dzieci dostają z dnia na dzień jakieś aktywności, czy to obowiązkowe, czy nieobowiązkowe do wykonania, to zdarza się tak, że dla rodzica jest to bardzo trudne, żeby zaplanować sobie czas w sytuacji, kiedy dzielony jest na przykład komputer, kiedy trzeba jakoś podzielić czas dostępu do internetu, albo kiedy pracujemy na małej przestrzeni. I dlatego zdecydowaliśmy, że będziemy publikować materiały na cały tydzień, czyli wygląda to tak, że nauczyciele po wyborze tego, jakie dadzą zadania i umiejętności będą kształcili uczniów, do poniedziałku do 8 rano wrzucają na dysk szkolny do pokojów odpowiednich klas zadania na cały tydzień. Tam jest podział czasem na dni, czasem na lekcje, ale jest w trakcie całego tygodnia rodzic może odebrać jednorazowo paczkę na cały tydzień i z pomocą nauczycieli, wychowawców oraz tych innych osób, które wspomagają dzieci, dostosować sobie to, co należy wykonać i jak należy wykonać do domowego czasu. Robiłyśmy też taki monitoring maksymalnego obciążenia i to, co nam wyszło, to myślę, że to, że jakby tutaj ważne było też, żeby tych dzieci nie obciążać maksymalnie, to, co nam wyszło, to to, że średnio maksymalnie dwa zadania dziennie konieczne do
odesłania albo konieczne do zrobienia. Czyli chodziło o to, żeby nie zarzucać tych dzieci zadaniami, a do zadań związanych właśnie z filozofią, okej, ja zaraz wrócę. Kolejne kryterium to niepoddawanie obowiązkowym testom i kartkówkom oraz to, co dla nas bardzo istotne, otrzymywanie wskazówek do uczenia się i rozwiązywania zadań oraz informacji zwrotnej po wykonaniu tych zadań. I tutaj pokazuję Państwu jedną z lekcji. To jest akurat informatyka, nie jest to moja lekcja, jest to lekcja jednej z nauczycielek, która w bardzo naturalny sposób, z jednej strony, zobaczcie Państwo, nawiązuje do tego, co było robione na poprzedniej lekcji i do umiejętności oraz celów, które miały być osiągnięte, czyli mamy to, co robiliśmy w poprzednim tygodniu, mamy po co to robiliśmy i czego się dowiedzieliśmy na tej ostatniej lekcji oraz mamy cel ze strony efektu, który będzie sprzyjał kolejnej lekcji. Drugi przykład, który chciałam pokazać, zadania edukacyjnego, w którym też możemy odszukać elementy OK-a bardzo naturalnie i podskórnie wpisane tutaj w te zadania, które nauczyciele zaczęli przygotowywać bez większego wysiłku. Ten OK tutaj wychodził, to zobaczcie Państwo, takie zadanie twórcze, ale to jest zadanie z edukacji wczesnoszkolnej i to, na co chcę zwrócić uwagę, to są tak zwane przypominajki i podpowiadaczki. Nie nazywane to jest wcale kryteriami sukcesu, nie nazywane to jest jakimiś na co bezu akurat w tej sytuacji, ale z tego widzimy z jednej strony, na co zwrócić uwagę i o czym pamiętać, co być może już było, ale się dzieciom zapomniało, a z drugiej strony zobaczcie Państwo, jak konkretnie mamy pokazane wytyczne dla architekta, który zgodnie z tymi wytycznymi ma zaprojektować swój ogród i zwrócić uwagę, aby praca zawierała wszystkie rośliny oraz sprzęty w wyznaczonych opisem miejscach. I tutaj jest opis, ja go cytować nie będę, będziecie Państwo mieli dostęp do tej prezentacji w późniejszym terminie, ale z tego opisu dokładnie wynika, gdzie co ma być na swoim miejscu, a tutaj tak naprawdę zawarte jest kryterium sukcesu. I nie było to przez nas jakoś bardzo podkreślane na początku tej drogi z ocenianiem kształtującym, a wychodziło bardzo naturalnie. Po prostu okazuje się, że bez tego tak naprawdę, jeżeli damy tylko zadanie, które będzie zadaniem polegającym na tym, że będzie jego treść, polecenie i trzeba będzie wysłać rozwiązanie, to my tak naprawdę nie wspieramy tego procesu uczenia się, tylko zadajemy zadanie, czyli robimy zadaniomanię. I kolejny przykład takiego zadania, w którym chciałam pokazać coś, co też jest dla nas bardzo ważne i z kolei uczy samodzielności, odpowiedzialności za swój proces uczenia, tu już są dzieci troszeczkę starsze, oraz daje możliwość wyboru, którą tak mocno też w ocenianiu kształtującym lansujemy. Zapoznać się trzeba było z ilustracjami i tekstem, tutaj były ilustracje, teksty, ja tego nie cytuję, bo nie to jest tu najistotniejsze, ale zobaczcie Państwo, możesz, nie musisz, czyli nie każda aktywność, nie każde zadanie musi być obowiązkowe. Uczniowie mają wybór, czy w ogóle to zadanie wykonają. Wykonać jedno z poniższych zadań, czyli nie tylko jest wybór tego, czy ja chcę w ogóle się za to wziąć, ale jeszcze jest wybór wariantu. Tak? Możesz wybrać wariant 1, wariant 2 albo wariant 3. To z jednej strony daje możliwość wyboru, z drugiej uczy samodzielności, z trzeciej odpowiedzialności za swój proces uczenia, a czwarta rzecz no, jest zgodna z jakimiś zainteresowaniami albo z jakimś obszarem manualnym, bo tu jest dosyć twórcze to zadanie, które akurat dla tego ucznia będzie mu bardziej pasowało. Także to jest taki element. I tutaj jeszcze coś, co nawet nie wiem, czy do końca możemy nazwać zadaniami edukacyjnymi, ale tak jak Michał mówił o swoich pytaniach, które wzbudzają ciekawość, coś, co ucznia angażuje poprzez to, że jego to zaciekawia, no to tutaj jest taki przykład twórczego działania, gdzie z jednej strony mamy posłuchanie jakiejś piosenki, ale słuchając piosenkę w tle
Mamy do wykonania działanie twórcze, w której jest bardzo duża doza kreatywności, bardzo dużo pozostawione fantazji ucznia i przede wszystkim jest to coś, co jest twórczego, czyli najprawdopodobniej będzie interesowało i wyzwoli tą kreatywność ucznia, a z drugiej strony, to na czym nam bardzo też zależało, żeby te zadania, to nie były kolejne zadania, przy których uczeń jest zmuszony do siadania przed komputerem i odklikiwania albo rozwiązywania czegoś w tym komputerze, przy którym i tak musi często usiąść, żeby chociażby te zadania odebrać. Czyli myślę, że o tym Michał dużo mówił, więc już tutaj nie będę tego przedłużać. Element, który bardzo naturalnie wyszedł nam, to jest informacja zwrotna, która wiemy, czemu służy. Przede wszystkim chcemy rozpoznawać, jak ten proces uczenia przebiega się po to, byśmy mogli modyfikować dalszy proces. Wydaje się, że teraz w zdalnej edukacji bez takiej dwukierunkowej informacji zwrotnej w ogóle nie mamy możliwości nad tym panować, bo nie jesteśmy w stanie zobaczyć, jak uczniowi idzie. I to, co wyszło nam naturalnie, to jest taka informacja od nauczyciela do ucznia, wyzwalana najpierw ze strony nauczyciela, a potem po wytworach prac uczniów, po zadaniach, które przesyła, po tym, jak na online rozmawiamy, po jego refleksjach, po tym możemy się dowiedzieć, jak mu idzie. Oraz w drugim kierunku uczeń do nauczyciela, kiedy te relacje, o których mówiliśmy wcześniej, są już zbudowane, to wtedy dużo prościej jest, żeby po wykazaniu inicjatywy ze strony ucznia, nauczyciela, potem mógł uczeń odważyć się do tego nauczyciela napisać, nawet w sytuacji, kiedy nie ma jakiegoś zadania, albo po prostu ma jakiś problem organizacyjny, to kiedy nauczyciel to uruchomi, to uczniowi potem jest prościej, no i wtedy jest inicjatywa ze strony ucznia. Bardzo ważny element komunikacyjny, który wyszedł nam właśnie ta dwukierunkowość okejowa też podskórnie. I monitorowanie, które nam wyszło przy okazji, głównie tutaj, to co nam się udawało, to monitorowanie uczenia się tych umiejętności, to co robił nauczyciel. Żeby to monitorowanie było możliwe, to oczywiście ważne były pokazywanie mocnych stron uczniowi, pokazywanie błędu, ale także dawanie wskazówek, i wskazówek do rozwiązania zadania, i wskazówek po rozwiązaniu zadania. I to wychodziło zupełnie naturalnie. I a propos komunikacji, tu jeszcze chcę taki ostatni przykład pokazać, że zobaczcie Państwo, jest podziękowanie, ale na projekty z Was, którzy jeszcze nie dążyli, nie zdążyli przesłać, nadal czekam. I teraz jeśli potrzebujecie, możecie napisać poprzez dziennik, możecie umieścić w moim studio, a możecie również zadać pytanie, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź w komentarzu do tego studia. Jeżeli to Wam jeszcze będzie potrzebna taka pomoc bezpośrednia, to możecie się ze mną skontaktować online, zapraszam na konsultację o stałej porze. Czyli bardzo różnorodna informacja zwrotna w różnych formach, różnymi sposobami i też taka, która umożliwia pewien wybór, w zależności od tego, jakimi środkami uczeń dysponuje. A potem powiem o wyzwaniach, jakie przed nami. Dobrze, dziękuję, mam nadzieję, że mnie słychać. Ja będę mówił teraz o tym, jak zaadoptowałem ocenianie kształtujące w czasach zdalnej nauki. Będę odnosił się do tych samych elementów, które pokazywałem wcześniej, więc nie będę ich jeszcze raz czytał. Po pierwsze, to są cele i kryteria sukcesu. Teraz bardziej wnikliwie wczytuję się w podstawę programową tak, żeby zrealizować to minimum i te cele, kryteria, które formułuję i podaję swoim uczniom, uczennicom, robię to sam. Jest tutaj już widoczny mniejszy udział uczniów i uczennic w tworzeniu celów i kryteriów. Ja co prawda pytam ich na lekcji zdalnej, na przykład na Zoomie, czy dla nich cele i kryteria są zrozumiałe, na ile one są zrozumiałe, czy mają jakieś pytania. Natomiast nie mam takiej przestrzeni na to, żeby pytać o to, czy macie jakieś swoje kryteria, czy macie jakieś swoje cele, co chcielibyście w tej lekcji tak naprawdę jeszcze dodatkowo osiągnąć. Lekcja online u mnie trwa do 30 minut. Więc to jest tak naprawdę bardzo mało czasu na to, żeby, no niestety, ale poświęcić jeszcze chociaż fragmencik lekcji na
współtworzenie celów i kryteriów przez uczniów i uczennice. Natomiast bardzo sprawdzają się cele i kryteria dla rodziców, bo oni tak naprawdę widzą, co jest kryterium do tej lekcji i wiedzą, w jaki sposób dokładnie pracować ze swoim uczniem i uczennicą, znaczy swoim dzieckiem oczywiście, moim uczniem i uczennicą. Czyli rodzice sobie to chwalą i o tym też będę mówił pod koniec mojego wystąpienia. Natomiast ja wykorzystuję kryteria do tworzenia autorskiej notatki przez uczniów i uczennice. Oni mi wysyłają te notatki, one są, podlegają one ocenie, tak jak to było, będzie za chwilę pokazane. I to rzeczywiście działa w ten sposób, że ja wiem, że te kryteria zostały osiągnięte, bo one są zapisane w notatce uczniowskiej w formie notatki. Trudnością jest, tak jak już wspomniałem przed momentem, określenie to, czy wszystkie cele i kryteria są zrozumiałe, bo w trakcie lekcji to ja mogłem pozwolić im na to, żeby oni sobie porozmawiali w parach, jeżeli coś było dla nich trudne, jeżeli ktoś pokazał kolor żółty, a obok siedziała osoba, która ma kolor zielony, mogli sobie o tym porozmawiać. Teraz to jest praktycznie niemożliwe w czasie zdalnej edukacji. Kolejna rzecz to jest informacja zwrotna. Ja do każdej pracy, którą dostaję przez internet, daję informację zwrotną. Ta informacja zwrotna, ona jest krótka, bo ona nie może być zbyt długa i ta informacja najczęściej jest wzmacniająca, dlatego że też nie ma jakichś błędów merytorycznych w tym, co uczniowie, uczennice mi przesyłają. I tu jest konstrukcja podobna do tych konstrukcji, które pokazywałem wcześniej, czyli skupienie się na tym, co jeszcze uczeń, uczennica może zrobić więcej. To nie jest obowiązkowe i ten dialog w informacji zwrotnej niestety w zdalnej edukacji jest słabszy. Ja miałem lepsze tutaj odzewy ze strony uczniów, uczennic, kiedy oni chodzili do szkoły, pokazywali mi, jak tą pracę poprawili, niż teraz, kiedy jest to czas zdalnej edukacji. Kolejna rzecz, to ona dotyczy trochę oceniania, ale nie chciałbym głęboko wchodzić w system oceniania zdalnego. To jest mój system rozdzielenia oceny sumującej od kształtującej. Ja zakładam, że my możemy już nie wrócić do szkoły do końca czerwca. No, ewentualnie ten egzamin, ale to egzamin to jest ósma klasa, więc też mocno pochyliłem się nad każdą klasą i dla każdej klasy przygotowałem rozkład nauczania do końca roku szkolnego. W tym rozkładzie uwzględniłem wszystkie tematy, które będziemy jeszcze realizować. Określiłem formę oceniania. Proszę zobaczyć, tutaj jeżeli chodzi o ocenę, to tak naprawdę uczeń, uczennica mogą dostać trzy razy ocenę. Pierwsza ocena to jest za notatkę z roślin okrytonasiennych. To jest temat, który daje pełne pole działania dla ucznia, uczennicy, więc tutaj rzeczywiście nie wiem, w jaką stronę może iść ta notatka uczniowska, więc zdecydowałem się na ocenę. To jest test próbny na koniec działu, czyli z wszystkich tych tematów uczeń może przygotować swoją klasówkę i tworzę portfolio uczniowskie. Portfolio uczniowskie polega na tym, że wszystkie prace, które mi przesyłają uczniowie, uczennice, ja je sobie opisuję. Mam kilkadziesiąt kartek papieru, gdzie sobie zapisuję wszystkie aktywności uczniowskie i na podstawie tego portfolio będę wystawiał na koniec ocenę sumującą. Za taką ich aktywność, bo no, rodzice jednak chcą, żeby te oceny były wystawiane tak jak do tej pory. Planuję pewnego rodzaju aktywności. Tych aktywności mam tutaj wiele zapisanych i naprawdę dla mnie bardzo trudne było zaplanowanie, jaka aktywność będzie w czerwcu, kiedy będę miał temat dotyczący przeglądu roślin. Myślę, że ten sposób podejścia, który znają moi uczniowie, uczennice, bo to jest dla nich pokazane oczywiście, oni wiedzą, że coś takiego funkcjonuje. Po pierwsze, pozwala zaplanować im aktywności. Wiedzą, tak jak mówiła też Justyna wcześniej, że tych prac nie muszą odsyłać. Ja chciałbym, żeby oni odsyłali. Natomiast jeżeli nie chcą, nie muszą. I na podstawie tego, co robią w czasie tej zdalnej edukacji, jest wystawiana ocena. Ja cały tydzień czekam na to, aż taka praca uczniowska z danej lekcji do mnie dotrze.
Kolejna rzecz to jest samoocena i ocena koleżeńska. One są trudniejsze w zdalnej edukacji, chociaż nie do końca niemożliwe. Dlatego, że niektóre zadania konstruuje w ten sposób, że uczeń wykonuje to w domu, przesyła swoje zadanie wykonane do mnie oraz do innego ucznia, uczennicy. No tutaj jest, żeby wysłać do ucznia, który ma wyższy numer w dzienniku niż mój, a następnie do tej pracy, którą otrzymuję od kogoś innego, piszę informację zwrotną, dwie gwiazdy, jedno życzenie i taka praca odsyłana jest do autora pracy i do nauczyciela. Ja mam wtedy pewność, że tak naprawdę informacja zwrotna dotrze do autora tej pracy i te wszystkie elementy, które są związane z przygotowaniem odpowiednim moich uczniów i uczennic do następnej lekcji będą zrealizowane, bo ja tak naprawdę tutaj już informacji zwrotnej nie daję, oni sobie dają jako ocenę koleżeńską. Sama ocena występuje częściej, tak jak mówię, ocena koleżeńska występuje rzadziej i ona czasami występuje w formie internetowej. Na blogu CEO jest kilka przykładów, które przygotowałem z różnych przedmiotów, gdzie pokazuję, w jaki sposób można wykorzystać narzędzia TIC do właśnie oceny koleżeńskiej. Kolejna rzecz to jest refleksja uczniowska. To jest refleksja uczniowska dotycząca, zaczynająca się od tematów dotyczących gadów. Stworzyłem dla trzech klas szóstych w szkole wczesnej Padlet i na tym Padlecie oni wpisują w swoją klasę różne spostrzeżenia na temat tego, co robiliśmy na lekcji, czyli o gadach. Na początku były trzy kolumny, klasa 6 A, B i C, ale później, kiedy zauważyłem, ile oni różnych rzeczy wpisują, to zdecydowałem się, że jeszcze wpiszę jedną kolumnę od nauczyciela, gdzie wrzucam różne informacje. Padlet jest świetnym miejscem do tego, żeby ta refleksja uczniowska, ona funkcjonowała pomiędzy uczniami. U mnie na lekcjach wcześniej mówili sobie, z czym wychodzą, jaką mają refleksję, czy zapisywali ją na karteczkach, przyklejali na tablicę. Dzisiaj jest to trudniejsze, więc dlatego są różnego rodzaju narzędzia, jak właśnie Padlet. Kolejna rzecz to są mini projekty uczniowskie i tu jest tylko przykład takiego mini projektu uczniowskiego, gdzie ja uczniom, uczennicom na dwa tygodnie przygotowuję zadania i oni, jeżeli chcą, taki projekt realizują. Oczywiście do niego też są kryteria, tu jest tylko przykład. Jeżeli Państwo chcą trochę więcej wiedzieć na temat projektów uczniowskich, to można do mnie napisać, ewentualnie na Facebooku, na YouTubie CEO sobie na temat projektów uczniowskich nieco więcej poszukać. Kolejną rzeczą, o której też Justyna wspomniała, to są rodzice. Ja dla rodziców w trzech szkołach, jak pracuję, przygotowałem ankietę i ankieta dotyczyła moich lekcji zdalnych z biologii i EDB i okazuje się, że prawie 140 osób wypełniło tą ankietę i większość uważa, że te lekcje są dobrze prowadzone, lekcje zdalne. Wstawiło mi piątkę stopniem szkolnym. Natomiast nieliczni wskazali, że te lekcje można jednak poprawić i napisali konkretnie jak, dlatego że ankieta miała również pytania otwarte. Zapytałem również, bo to mnie mocno interesowało, czy dużo rodzice poświęcają swojego czasu na przygotowanie swoich uczniów, swoich dzieci do tego, żeby oni byli gotowi do następnej lekcji, mieli przygotowane wszystkie materiały z lekcji. I okazuje się, że tam, gdzie jest jedynka, to praktycznie w ogóle się nie angażują, nie patrzą do zeszytu. Tam, gdzie jest piątka, czyli to jest mniej więcej 6%, angażuje się w ten sposób, że bez pomocy rodziców dziecko nie jest w stanie nic zrobić. Więc warto również o rodziców pytać. I na koniec wspomnę o OK Zeszycie. OK Zeszycie, który do tej pory realizowałem stacjonarnie, a teraz muszę zdalnie. Uczniowie nadal pracują w ten sposób. Widzę tutaj większe zaangażowanie rodziców i doceniają rodzice tą formę pracy. Niestety jest mniejsza liczba refleksji. Uczniowie jak gdyby zapominają o tym, że mogą z tej refleksji skorzystać. No przedtem mieli teczkę refleksji, z której wyciągali sobie karteczki, w jaki sposób chcą podsumować lekcji. Teraz tego nie mają. I dodatkowo też no, brak interakcji między uczniami. No tutaj już nie mogą dokonać oceny koleżeńskiej,
refleksji kolegi i też koleżanki. No i niestety mniejsza świadomość ciągłości procesu uczenia. Niestety w zdalnej edukacji mam takie wrażenie, że każda lekcja przez moich uczniów, uczennice jest uważana jako lekcja taka osobna, nie mająca połączenia z lekcjami poprzednimi. To tyle z mojej strony. Teraz nie wiem, czy Justyna, czy już Danusia zabierze głos. Czy w międzyczasie, jak się nie przełączy na prezenterka, to ja tylko wspomnę o tym, że warto pytać rodziców w ogóle i uczniów. Ja nie dopowiedziałem tego, że ta ankieta, którą miałem przygotowaną dla rodziców, to również wypełniali uczniowie. Więc sobie opracowanie tej ankiety, którą wysłałem do mojej dyrekcji, opracowałem w ten sposób, że osobno jakie argumenty przedstawiali uczniowie, jakie argumenty przedstawiali rodzice. I tutaj mnie bardzo zaskoczyło to, że tylko jeden uczeń napisał, że on w ogóle nie chce lekcji. Wszyscy pozostali uważali, że lekcje są fajne, są interesujące, w dosyć dużym stopniu przypominają to, co było robione do tej pory. Widzę, czytając czat, że mamy jakiś problem. Niestety Justynie się nie udało z nami połączyć. Niestety internet jako narzędzie nie zadziałał zbyt dobrze. Jakiś problem ma też Danusia, żeby zabrać głos. Więc w międzyczasie, jeżeli Państwo mają jakieś pytania, mogą tutaj te pytania w okienku czatu do mnie zadać. Ja w momencie, kiedy jeszcze Danusia nie zabierze głosu, postaram się na nie odpowiedzieć. Dzień dobry, niespodzianka. Zamiast Danusi, zamiast Justyny pojawiam się ja, bo okazuje się, że mój internet jest najlepszy z tego wszystkiego. No dobrze, wyjątkowo mamy jakieś dzisiaj kłopoty, ale Danusia, to znaczy Justyna ma jakiś poważniejszy kłopot i chyba nie udaje się połączyć z nami ponownie. Szkoda, bo jeszcze miała jakieś tam ciekawe rzeczy do powiedzenia. Na pewno z tego, co rozmawiałyśmy o tym z Justyną, chciałam mówić o największych wyzwaniach, które w tej edukacji zdalnej w jej konkretnym przypadku się pojawiają. I to mówiła o tym, że jednym z największych wyzwań, które w tej edukacji dla niej stanowi, jest współpraca uczniów. Jednak dużo łatwiej organizować jest współpracę uczniów w normalnej sytuacji. Natomiast kiedy mamy do czynienia z edukacją zdalną, wymaga to od nas dużo, dużo jakby lepszej organizacji i dużo rzadziej się to przede wszystkim udaje. Ja widzę, że mamy już Danusię. Danusi udało się wejść, w związku z czym nie będę już zajmowała czasu i nie będę udawała, że jestem Justyną, ponieważ no nie potrafię powiedzieć tego, co ona przeżywa i doświadcza w swojej szkole. Przepraszam za te wszystkie perturbacje i że nie wszystko udało nam się tak, jak zaplanowaliśmy. Może jesteśmy winni Państwu, nie wiem, jakieś kolejne spotkanie, może będzie lepiej, ale mam nadzieję, że Danusia na koniec trochę nam osłodzi te wszystkie trudności, które się pojawiły. Dziękuję bardzo. Ja tylko króciutko, dwa slajdy. Chciałam przedstawić Wam dwa artykuły. Jeden, który napisałam na temat stosowania strategii w nauczaniu zdalnym, strategii oceniania kształtującego. A drugi na osi świata, który zainspirowana, bo czytam dużo artykułów amerykańskich, też przedstawiłam, on się nazywał tam Formative Assessment in Remote Learning, chyba coś takiego. I w każdym bądź razie, możecie oczywiście tutaj na czacie macie napisane, możecie sobie skopiować, gdybyście chcieli to przeczytać,
a ja teraz chciałabym tylko powiedzieć, co w nich jest. Czyli w tym pierwszym artykule, jak mówiłam, jest o strategiach oceniania kształtującego, ale w gruncie rzeczy chciałam powiedzieć o piątej strategii, bo jak sami wiecie, ta piąta strategia, która brzmi wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu własnego uczenia się, to jest właściwie, zbiera całe ocenianie kształtujące. Jakbyśmy tylko ją mieli, umieli ją zrealizować, to byśmy nauczali. Właśnie tak. I no, to, takimi głównymi elementami tej strategii to jest samodzielność i odpowiedzialność. I właściwie jak słuchałam tutaj zarówno Justyny, jak i Michała, to to się cały czas przebijało. Tak nawet myślę teraz, i drzemie we mnie taki artykuł, który może też napiszę, na temat tego, jaka jest szansa dzięki zdalnemu nauczaniu, żebyśmy właśnie tą samodzielność i odpowiedzialność mogli wdrożyć potem, jak już wrócimy do rzeczywistego nauczania. I o czym jak gdyby tu pisałam w związku z tą piątą strategią, czyli to jest uwzględnienie zainteresowań uczniów. W tej chwili bez tego ani rusz, po prostu nie, oni się wyłączą, my ich stracimy w momencie, kiedy będziemy nudni. To jest pierwsze. Drugie to jest umożliwienie wyboru. To Justynka bardzo dużo mówiła, więc też nie będę mówiła. Wybór każdej możliwej sytuacji. Wybór to jest po prostu podwalina motywacji, więc naprawdę warto go stosować. Unikanie oceniania stopniami, to tutaj dużo powiedział Michał. No i właściwie, wiecie, stawianie stopni to zabija ocenianie kształtujące i zainteresowanie. Zaczyna się uczenie pod egzamin i koniec z samodzielnością i odpowiedzialnością. Następnie to jest realizacja wartościowych zadań, samodzielne dochodzenie do rozwiązania. Czyli tutaj też jest coś takiego, my dajemy jakieś zadania, ale przecież nie możemy za nich tego rozwiązywać, więc oni prawdopodobnie to muszą dochodzić sami do rozwiązania. I nawet nie możemy im zaproponować jakiegoś toku rozumowania, bo to jest właśnie dzięki zdalnemu nauczaniu udaje się to dać, oddać im. Umożliwienie współpracy pomiędzy uczniami. To na niektórych platformach udaje się to zrobić i myślę, że to też jest ważny element, który tutaj daje tą odpowiedzialność. Odpowiedzialność nie tylko za moją naukę, ale w ogóle za całej klasy naukę, za nas wszystkich. I ostatnie, podzielenie się z uczniami odpowiedzialnością za uczenie się. No trudna sprawa się, bo tak wygląda na to, że to nauczyciel jest za wszystko odpowiedzialny, ale to oni by chętnie wzięli tą odpowiedzialność, tylko musimy im dać. I teraz o drugim artykule, który wzięłam z właśnie zainspirowana artykułem ze Stanów Zjednoczonych. I tam są takie, jest takich pięć jak gdyby podpunktów. Pierwszy, jak podawać cel lekcji i sprawdzać jego rozumienie przez uczniów, czyli możecie tam znaleźć różne wskazówki takie praktyczne, jak monitorować proces uczenia się uczniów, prawda? Czyli w jaki sposób możemy sprawdzić, czy oni się w ogóle uczą, jak oni tam siedzą, nie wiadomo co robią za tym ekranem. Jak przekazywać informacje zwrotne, w jaki sposób, jak sprawdzać, jak uczniowie się uczą, czyli jak oni w ogóle się uczą, nie tylko monitorowanie ich procesu, czy oni się nauczyli, ale jak oni się uczą. I ostatni, jak zadbać o relacje i partnerstwo w nauczaniu zdalnym. Czyli właściwie chyba to, o czym żeśmy tutaj mówili. Serdecznie Was zachęcam do zajrzenia do tych dwóch artykułów. Będzie to takie może podsumowanie, a może troszeczkę coś innego niż mówił Justynka i Michał. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo też dziękuję za zaproszenie, że mogłam tutaj być. Z takimi entuzjastami oceniania kształtującego to po prostu serce rośnie. Dziękuję. Chyba będziemy się wyłączać, prawda? Czy jeszcze Jaśka jesteś z nami? Chyba nie. To mnie pozostaje w takim razie podziękować Wam serdecznie i do następnego spotkania. Mam nadzieję, że może Justynka będzie miała większe pole do wypowiedzi niż do tej pory. Do widzenia. A jednak jestem i mogę powiedzieć do widzenia. Danusia jeszcze pokazuje ostatni slajd, który odsyła Państwa do naszego bloga. Tam jest naprawdę multum różnych materiałów, webinary, nagrania, propozycje zadań. Zachęcam, bo to jest kopalnia
różnych ciekawych materiałów do edukacji zdalnej. Konkretnie jest tam taka zakładka dotycząca edukacji zdalnej. Ja w imieniu Justyny też chciałam się pożegnać wszystkich. Justyna żałuje, że już nie może się sama pożegnać, ale ma jakiś kłopot z serwerem i za każdym razem musi dostać nowy link, już niestety nie zdąży, nie będziemy przedłużać. No dobrze, przymierzamy się do tego, żeby mamy dużo jeszcze do powiedzenia, do porozmawiania. Jeżeli Państwo zechcecie być z nami, to my bardzo chętnie na taką rozmowę się piszemy. A na dzień dzisiejszy dziękuję, żegnam się, życzę jeszcze miłego wieczoru. Dobranoc.